Franciszek Skibicki, burmistrz Chocianowa, sprawca tego zamieszania. Co to dużo kryć. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Panie burmistrzu, jak to? Ręce czyste, usta czyste i jagody jeszcze nie skosztowane? Jeszcze nie, gdyż dzisiaj jest wielkie święto Matki Bożej Jagodnej i była w Chocianowie po raz pierwszy msza, w której uczestniczyłem. Nie wypadało po prostu w kościele jeść jagód. Ale skosztuje pan pewnie, skusi się pan. Na pewno tak. W tym roku jagody są wyjątkowo dorodne. Dużo jest jagód i po raz pierwszy w tym roku można kupić jagody nawet na stadionie. Można kupić jagody na stadionie, można pójść do lasu, jak donosi nasza koleżanka Monika Poręba, prosto z drogi właściwie wchodzisz do lasu i tych jagód możesz skosztować albo sobie nazbierać, a jak nie chcesz, to możesz tu na stadionie, gdzie trwa dzień jagody, ten dzień potrwa tak naprawdę do następnego dnia. Po północy są również nowe zespoły, które będą po prostu zabawiać się mieszkańców miasta i gminy Chocianowie, również gości, którzy przybędą na dzisiejszą uroczystość. Tegoroczny Dzień Jagody jest wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze, zmieniło się trochę ustawienie, jest scena inaczej ustawiona niż dotychczas. Jest miasteczko sportowe, gdzie dzieci mogą się bawić. Są na miejscu jagody, także przybywajcie, bo trzeba to wszystko samemu sprawdzić. Serdecznie zapraszam. Czekamy na Was w Chocianowie. Do bladego świtu, jak już słowo się rzekło, wiele się będzie tutaj działo. Będą występy, koncerty, pokazy. Będzie aż chyba 12 stoisk sołeckich. Jest 12 stoisk. Na 12 sołec jest 12 stoisk. Czyli wszystkie się prezentują. Jest 11 sołec i miasto wystawiło również. Czyli rywalizacja ogromna. Jest ogromna rywalizacja. Stoiska już są dekorowane. Warto to zobaczyć, bo to jest naprawdę poezja. Mieszkańcy potrafią różne rzeczy z jagodami zrobić i można później posmakować. Zapraszamy zatem, bo będzie pysznie i wyjątkowo.